Więc przystąpi do procedowania uchwał. Projekt zarządu, druk nr 492 w sprawie opinii do projektu nowego statutu Rady Dziennictwa Broni Czerwonej. Paragraf pierwszy. Opinii się postuluje projekt nowego statutu Rady Dziennictwa Broni Czerwonej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram tutaj dyskusję i jak coś to bym od razu poprosił pana radnego miasta Dominika Jaszkowca o jakieś, albo inaczej, może pytania, jak państwo macie dotyczące właśnie statutu, tak było najlepiej, wtedy tutaj pan Dominik wyjaśni też państwu pewne jakieś nieścisłości. Są pewne tutaj poprawki jeszcze w druku, ale to będzie wszystko naniesione. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani Agnieszka Jaszkowca. Chciałam zapytać pana radnego miasta Dominika Jaszkowca, czy nie możemy inaczej zapisać albo wynieść jakieś stosowne opinie do budżetu wiążące dla ocen. Nie wydaje, bo na razie pozostają w tym statucie opiniami wewnętrznymi, nie mają co mieć żadne znaczenia. Przy procedowaniu ich proszę bardzo. Proszę bardzo, Maja, proszę. Krótkie pytanie techniczne. Proszę bardzo, dalej, państwo drodzy. Przepraszam, czyli pani Ania Matwiak, proszę bardzo. Bo tutaj mamy, że opiniuje się pozytywnie. Tak. Czy my tutaj te uwagi, które wnosili radni, nie powinni być zawarte? Które uwagi? No bo nawet przed, no znaczy no radni mają jakieś uwagi, prawda? Ale to radna Agnieszka Jaśniówka wniosła, więc tego nie będziemy tutaj nic pisać, tylko samą tą, że opiniuje się pozytywnie. Wydaje się, że powinniśmy uwagi też odnotować. Dobrze, to może ja wyjaśnię tak. Sytuacja ze statutem jasno jest w naszej wyglądzie, że my opiniujemy, a i tak Rada Miasta podejmuje uchwałę stosowną do tego statutu, więc my możemy nanieść uwagi. Tu są pewne rzeczy, które na przykład my wnioskujemy tutaj jako projektodawcy, czy generalnie też jest procedowane to przez komisję pana radnego, a później przez Radę Miasta. Oprócz tego jeszcze będzie jest dostępny wgląd dla mieszkańców i opinie, wnioski mają być zgłaszane przez mieszkańców. Tutaj większość radnych, tego co wiem, nie zgłaszało żadnych zastrzeżeń, a przy tej sytuacji oczywiście są zapytania i zapewne na tym poziomie procedowania tego dokumentu dzielnicy, a przede wszystkim w Radzie Miasta, myślę, że takie uwagi, jeżeli są zasadne, będą uwzględniane. Tak, to mnie chodzi o to, żeby nie było takiego odbioru, że my jako radni jesteśmy bardzo bierni, prawda, i tylko sobie piszemy, że opinie się pozytywnie, ale zarówno tutaj nawet wiem, że przed sesją też była dyskusja na temat statutu, prawda, i były uwagi, i ja myślę, że to były nasze uwagi, tak. Powinny być tutaj przynajmniej w naszej uchwale uwzględnione. Oczywiście, więc uwagi, proszę bardzo, mamy prawo wnosić uwagi. Ja uważam, że ponieważ pisma krążą między dzielnicami, bo urzędnicy nie wiedzą, jaka dzielnica należy do jakiej dzielnicy, powinno to być właśnie uściślone, że dzielnica chroni Czerwony, nie tylko prawda, obrys dzielnicy, podziałkach, tylko powinny być wyszczególnione, nawet w porządku alfabetycznym, żeby ułatwić, że po prostu to było w statucie każdej dzielnicy. Bo to jest tylko po prostu krążenie pism między dzielnicami powoduje, że załatwienie sprawy się przedłuża, a takie przypadki mieliśmy. Ja uważam, że nasze spostrzeżenia i uwagi powinny być zawarte. Przepraszam bardzo. Tak, państwo radni, po kolei bardzo proszę się zgłaszać. Ten, no, myślę, że pan radny odpowie też, a co do powiedzmy, co do pytań, to proszę by nimi kierować, ewentualnie jeżeli podejmiemy, dyskusja będzie tak szeroka,
może nie powinna, możliwa, to wtedy wprowadzimy pewne uwagi jako zarząd, nie ma problemu. To jeżeli rada stwierdzi, że takie, tak, że te uwagi są zasadne. Proszę bardzo, pan radny Moskała, pan radny Miłosz. Ja już nie wiem, pan radny Rafał. Ja tylko mam taką uwagę, bo wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili ten spis ulic, do statutu wpisali, to Dominik chyba by najlepiej odpowiedział. Będzie szkoda, jakby powstała nowa ulica, czy cokolwiek, to niewiecznie trzeba by znowu zainstalować statut. No to właśnie o to chodzi, na to wydaje się, że tutaj to by mogło spowodować pewnie właśnie natomiast, drodzy Państwo, wydaje mi się, że w takim brzmieniu projekt zarządu jest dobry. Mamy pewne uwagi, natomiast wydaje mi się, że znaczy jestem pewny, że akurat Dominik ten projekt statutu robi z całym zaangażowaniem i z pełną dobrą wolą. I wydaje mi się, że jeżeli uwagi nasze będą zgłoszone na boku i będą mądre, to je uwzględni komisja przed głosowaniem na Radzie Miasta. Ja nie uwierzę, znaczy przepraszam, ja się go jeszcze chciałam. Przepraszam bardzo, prosiłbym, aby Państwo zgłaszali się imiennie, bo za podnoszeniem ręki, bo będziemy mieć jakiś spokój tutaj, a nie będą wypowiedzi przez jednego, drugiego radnego. Proszę bardzo, pan radny Kaszlin i potem pani radna Anioła. Zastanawialiśmy się w grupie komisji regulaminnej, jak w ogóle daną paną uchwałę po prostu zrobić. W materiałach też dostaliśmy, a jest tam trzy uchwały radna miasta na temat procedurowania nowego prawnika, że gdybyśmy na dzisiejszej sesji nie podjęli żadnej uchwały na ten temat, to przez aklamację się automatycznie zgadzamy po prostu z tym projektem. I dlatego ani komisja regulacyjna po prostu nie robiła opinii naszego, bo nie ma takiej potrzeby ani uprawnień, ani w tej chwili no nie ma potrzeby zmieniania po prostu tej uchwały. Ta uchwała jest lakoniczna, nie świadczy o tym, że jesteśmy za skuteczni i podwójni. Świadczy o tym, że jesteśmy w miarę mądrzy. Bo to i tak nie ma żadnego znaczenia, i tak nie ma żadnego znaczenia po prostu, co my tu napiszemy. Ale nie będziemy popierać, nie popierać. Tak dokładnie. Bo i tak Rada Miasta Krakowa tę uchwałę uchwali swoją uchwałę. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Ania, pan tu. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że ja na przykład chciałabym, żeby zatwierdzone statuty po prostu zdjęli. Chciałabym sobie wrócić do tej naszej uchwały i po prostu z tymi naszymi wnioskami i po prostu mieć jasność, czy radni miasta uwzględnili nasze spostrzeżenia, bo po prostu są właśnie konsultacje społeczne, więc albo się robi konsultacje społeczne, ja jestem jak najbardziej za, żeby statuty były, ale jeżeli mamy jakieś po prostu swoje spostrzeżenia, no to po to tutaj dzisiaj omawiamy, żeby również w tym projekcie spostrzeżenia uwzględniamy. Bo ja nie wiem, jakie po prostu Państwa radni mają uwagi, gdzie to będzie zapisane. Panie Przewodniczący, można jedno proszę uprzejmie. To nie mam informacji, a potem podam Dominikowi, jest to po prostu błąd pisarski, zamiast dzielnica trzecia jest pisana dzielnica pierwsza i po prostu jest to błąd pisarski ewidentny, to nie zmienia. Przepraszam bardzo, bardzo bym prosił, abyście Państwo rozmawiali. Panie Stanisławie, przepraszam, pojedynczo. Prosiłbym mnie o przerywanie sobie nawzajem. Niech jeden radny, czy na przykład pan Stanisław, który przed sobą i za karę będzie przy głosie, niech udzieli i zada pytanie. I proszę ewentualnie wtedy jakieś pytania między sobą prowadzić za udzielenie głosu, a nie możemy tak się przekrzyknąć. Bardzo Państwa proszę, pan Stanisław Szczęsny. Proszę Państwa, ja przed sesją tutaj panu Dominikowi podałem, ponieważ przeczytałem ten statut i w dwóch miejscach. Są po prostu problemy pisarskie, które polegają na tym, że jest już w paragrafie 15.61, drugi i w paragrafie 23, w ustępie 1 i 2
jest zamiast dzielnica trzecia broni czerwonej, jest dzielnica pierwsza stare miasto. I jest to po prostu błąd pisarski i to jest wymagało zmiany uchwały. Także to, co pytanie padło odnośnie od tu Agnieszki, to oczywiście by się do nich dali odpowiedź. Proszę bardzo, widzę jeszcze głos już pani Małgosia Janic, czy ktoś jeszcze tutaj? Maciej Karewa, proszę bardzo, Dariusz Żywicha. Proszę uprzejmie w tej kolejności. Ja chciałam dotrzeć od pana radnego miasta, bo szczerze mówiąc przelotnie przeleciałam ten statut wczoraj wieczorem. Przeleciałam. I chciałabym, żeby mi tak po prostu najprościej wyjaśnił, w czym się różni ta propozycja nowego statutu w stosunku do tego, który obowiązywał poprzednio. I to by było najprostsze, bo ja po prostu nie wiem, może nie przyswaja mi tak szybko. Ale nie przystałam się, bo naprawdę miałam dzień na latach. Po wczorajszym przelecie na to, że dobrze. Przepraszam, pan radny sobie zanotował tą uwagę? Bardzo panie. Pan radny Maciej Karnowa, proszę bardzo. Ja mam pytanie do tego wnętrzego. Nie muszę tego uchwałodawczy i mieszkańców dzielnicy. Czy nie lepszym rozwiązaniem, zamiast liczby 200 mieszkańców, był jakiś wpływ procentowy? Bo rozumiem, że to może być, to jest zapis, który jest tak poszczególnie dzielnic taki sam. Czy nie lepiej jest na przykład próg procentowy, bo to wtedy przy każdej dzielnicy będą wielkościowo i ilościowo wysokie na ten moment. Mając prawo wybierania do rady dzielnicy. Czy zamiast 200 mieszkańców nie lepszym rozwiązaniem jest 0,5%, tak? Proszę bardzo, pan Dariusz Wicher. Ja chciałem zapytać, czy w ramach tego projektu nastąpiła jakaś korekta czy zmiana granic? Tak, mam pytanie dotyczące zgłaszania kandydatów do rady. Mianowicie w tym nowym projekcie wystarczy jeden podpis. Proszę? W sensie sam się zgłasza. Do tej pory był to wymóg bodajże 25 podpisów. Czy najlepszym rozwiązaniem mówię na przykład stworzyć takiej formuły, że obecni radni, no to już nie muszą zbierać tych podpisów, bo niejako zostali zweryfikowani. Ale też utrzymać jednak ten próg 25 dla nowych kandydatów, dlatego że może to doprowadzić do chaosu, odbrania tej sytuacji, że ktoś, nawet grupa kolegów na żartu, zgłasza się na 50 osób, prowadząc na żartu jakieś takie rzeczy, że się zdarzają często. Wtedy mamy listę do głosowania, na której jest kilkadziesiąt razy, co jest niejako obniżeniem takiej wielkiej rady dzielnicowej, no, tak krótko powiedział. Czy to rozwiązanie nie było w ogóle dyskutowane? I jeszcze pan wie, jak koledzy będą te same nazwisko. No, to już. Pani profesor, nie chcę słuchać, że mamy kilku dzień kandydatów. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? To państwo radni zrobił tak. Dobry punkt, to jest super, bo jeszcze zrobił ten. Zrobił ten przewodniczący. Wyjaśnienia. Dobra, to ja tutaj proszę jako eksperta, pana radnego, aby wyjaśnił odpowiedział na te pytania. Państwo radni. Państwo prosimy o przekazanie. Proszę. Jeżeli chodzi o te błędy pisarskie, to powinno niestety, że one zostały wyłapane na etapie prac, została złożona to poprawka do tej uchwały, którą niestety kancelaria rady miasta i dzielnic Krakowa źle wprowadziła do projektu, które przysłała do dzielnic. Generalnie te błędy pisarskie, które tutaj padło, chyba są już usunięte, natomiast nie wiem dlaczego jest to w tej chwili wyjaśniane. Do państwa jest dotarła, która to powinna być z nimi wprowadzana. Dzisiaj panią dyrektor Kowalską na ten temat rozmawiałem. Wiem, że będą jakieś sprostowania w tej sprawie przesłane. Nawet już zostały przesłane. Co do opinii do budżetek, to niestety przede wszystkim musimy wiedzieć, że statuty jako takie muszą być przez prawa. To generalnie jest wymóg, który jest bardzo szczytnego. Jeżeli chodzi o tą materię związaną z jednostkami pomocniczymi gminy, z dzielnicami, głównie musimy się opierać, ponieważ ustawa sama z siebie, ustawa samorządu gminy niewiele na ten temat mówi, musimy
musimy się opierać na orzecznictwie sądu. I tak w przypadku wiążących opinii do WZ-ek, to było wielokrotnie to poruszane w korespondencjach, bo te pisma są też dzielnicy, nie jest możliwe prowadzenie tego, aby dzielnica wydawała wiążące opinii do WZ-ek, ponieważ wyroki sądu administracyjnego, naczelnego sądu administracyjnego, a więc wyroki ustalające powszechne prawnie prawa, mówią, że w 2011 roku nie na komisji, bo też komisja 17 chciała takiego zapisu, ale też wcześniej była dyskutowana na konwencji przewodniczącej, jeszcze wcześniej w zeszłej kadencji. I na pewno co najmniej dwa pisma w tej sprawie były kierowane do ciebie z taką szeroką informacją, więc one pewnie w biurze są i można się z nimi zapoznać, z jakich przyczyn nie jest możliwe, aby dzielnice mogły wydawać opinie wiążące do WZ-ek. Tam jest cały wykład, ten opatrzony o wyrok naczelnego sądu administracyjnego. Również problem jest taki, że dzielnice nie mają prawa bycia stroną postępowania o WZ-ek. W tej sprawie też się to powiedział. MSA była taka głośna sprawa, osiedla w Białymstoku, które skarżyło rozbudowę, lotniska wojskowego, domagając się uznania stroną i też właśnie domagając się tego, aby ich opinia była dla organów gminy wiążąca. I ta sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na tej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który stwierdził, że nie ma możliwości. Zgodnie z prawem nie jest możliwe ani uznanie za stronę jednostki pomocniczej gminy, to trzeba było właśnie to podzielić, ani również nie jest możliwe, aby opinie do WZ-ek żyły, opinie jednostek pomocy czy dzielnicy były do WZ-ek wiążące. Jeżeli chodzi o wykaz, to ten problem był tutaj poruszony. W zasadzie problem był taki, że musielibyśmy przy każdej zmianie na ulicy, czy też zmianie, czy też dodania ulicy, zmieniać statuty w pełnym wymiarze, czy łącznie z konsultacjami, łącznie całą tą procedurę. Po drugie, no problem jest taki, że niektóre dzielnice, czy niektóre ulice znajdują się nawet w trzech dzielnicach, w związku z tym jakby taki podział byłby jeszcze bardziej nic nie mówiący niż granice zaproponowane w podziałkach geodezyjnych. Są opracowywane w Wydziale Geodezji mapy do granic dzielnic na podstawie z tego statutu i te mapy po uchwaleniu przez Radę Statutów będą przekazane dzielnicom i każda dzielnica będzie taką mapą dysponować. To będą mapy właśnie bardzo dokładne z zaznaczonymi wszystkimi działkami i z granicami dzielnic, co ma być w formacie chyba A0, takie mamy, takie wielkie płachty i będziemy mogli się zorientować, żeby gdzie leży, zresztą gdzie się kończą, zaczynają granice naszej dzielnicy. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców zapis procentowy. Procentowy zapis jest zapisem nieścisłym. To znaczy, co w przypadku, kiedy to będzie 49,50 na przykład, albo przeciwko 69, jak to traktować. To jest zapis nieścisły. Myśmy uznali, że ten próg jest minimalny. Założyliśmy, że 200 podpisów w ważnej sprawie dla mieszkańców jest w stanie zebrać. Mamy doświadczenia, między innymi tak pani radnej Pazurkiewicz, która bardzo dużo podpisów kiedyś zbierała, więc wiemy, że w ważnej sprawie dla mieszkańców 200 podpisów można zrobić. I jest to próg taki, który jest łatwy do osiągnięcia sprawa ważnych. No, sprawy jakieś łapie ciężko jest. Gdyby on odpowiada procentowo tym podpisom, które trzeba w skali miasta zebrać, aby wystąpić na Radę Miasta z projektem obywatelskim. To jest mniej więcej dokładnie na 20 tego. Sytuacja tutaj jest taka, że my mówimy o inicjatywie uchwałodawczej w sprawach wniosków i opinii, bo tak to jest zapisane w statucie, czy mieszkańcy mogą występować z projektami uchwałodawczymi w wniosków i opinii. Czyli na przykład będą mieli jakiś problem lokalny, to mogą nas poprosić, żeby w ten sposób, żeby Rada zaopiniowała jakąś sprawę lub zawnioskowała do organu. W sensie nie ma wątpliwości. Ta inicjatywa nie dotyczy naszych kompetencji jako Rady Dzielnicy stanowiących.
Jeżeli chodzi o zmiany granic, to są trzy zmiany granic zaproponowane w statucie naszej dzielnicy. Najmniejszą zmianą granicy jest korekta granicy pomiędzy dzielnicą 3 a dzielnicą 15. Tam chodzi o dwie działki, o które dzielnica 15 wystąpiła i my byśmy w tym przypadku je oddawali. Natomiast dwie pozostałe korekty dotyczą korekty granicy dzielnicy 3 z dzielnicą 2 i 14. I tutaj przejmujemy kilka działek geodezyjnych z uwagi na budowę ulicy Lema, bo tam są te granice prostowane do ulicy Lema i tutaj no, kilka działek geodezyjnych przejmujemy, bo tam są te wyrównania właśnie granic, bo nie zamieszkały, żeby to było jasne, granic dzielnic. Natomiast oczywiście największą zmianą to jest ta zmiana, która dotyczy 1603 mieszkańców ulicy Cieślewskiego, bo zgodnie z projektem statutu całe to osiedle ma stanowić teren dzielnicy 3 Gminy Czerwonej, czyli mieszkańców Cieślewskiego i Akacjowej 10-12. Mam nadzieję, że od 1 stycznia staną się mieszkańcami Królnika Czerwonego i jednostki urbanistycznej Ratownice. Zgłoszenie kandydatów. No przede wszystkim nie można różnicować ludzi wobec prawa. Tak? Każdy wobec prawa jest równy, więc nie można stosować innych kryteriów wobec obecnych radnych, innych kryteriów wobec nowych radnych, ponieważ jest to nierówne traktowanie wobec prawa. W związku z tym na pewno takiego zapisu nie będzie. Myśmy się zastanawiali dość długo nad tym, czy utrzymać składania podpisów, natomiast uważamy, że jedynym weryfikatorem, który powinien być w stosunku do kandydatów, to jest wola wyborców wyrażona w głosowaniu. Po drugie, jak już mówiłem, też wcześniej wspominałem, jest problem przetwarzania danych osobowych, a dokładnie tego, że ustawa wymaga, aby w czynnościach administracyjnych przetwarzanie danych osobowych było dokonywane na podstawie delegacji ustawowej. Jeżeli mamy wybory dla prezydenta, taką delegację ustawową mamy, w wszystkich organach tak naprawdę od prezydenta do Rady Miasta Krakowa jest to zapisane w ustawie i w związku z tym te podpisy można zbierać, przetwarzać je, czyli na ich podstawie rejestrować kandydata. Natomiast w przypadku Rady Dzielnic nie ma takiego przepisu, który pozwala te dane osobowe tych mieszkańców przetwarzać. One są przetwarzane, bo Komisja Dzielnicowa i Obwodowe Komisje Wyborcze sprawdzają, czy ci ludzie faktycznie mieszkają na terenie dzielnicy i faktycznie mają prawa wyborcze. Myśmy dlatego tego nie wprowadzili w tym przypadku, między innymi z uwagi na te przepisy, ale także z uwagi na to, nie ukrywam, że chcemy, tak powiem, zachęcić do kandydowania do rad dzielnic i włączania się w ogóle w pracę w życie dzielnic. A to faktycznie też uważamy, jako komisja uważaliśmy, że nie powinno się recenzować w inny sposób niż poprzez sprawdzenie woli wyborców, kto jest lepszym, kto jest gorszym kandydatem. Po drugie, wszyscy wiemy, ja to zresztą mówiłem oficjalnie, też nawet nie ja, bo to mówił przewodniczący dzielnicy 6 Bogdan Smok, że wydaje mi się, że później na podstawie tego to powtarzałem, że tak naprawdę nie ma wielkiego problemu zebrania podpisów i można to zorganizować poprzez na przykład wolontariuszy. W związku z tym ja nie widzę tutaj problemu. Zmiany granic były jeszcze tak, o co w tym wszystkim chodzi najogólniej, więc najprościej wyjaśnić. Chodzi o trzy rzeczy. Przede wszystkim chodzi o to, aby zainteresować mieszkańców dzielnicami. Myśmy uznali, że frekwencja na poziomie 12% wyborów do dzielnic jest frekwencją małą, w związku z tym zainteresowanie mieszkańców jest nieduże. Po drugie, przy wszystkich analizach przeprowadzonych od roku 2002 wyborów, widać wyraźnie, że ta kandydatura spada. Również problem mamy taki, że zniknął tak zwany obowiązek meldunkowy, dokładnie zniknie. Obowiązek meldunkowy będzie w to miejsce wprowadzony przepis mówiący o stałym zamieszkaniu i posługiwać się tym pojęciem. Jest dużo rzeczy związanych zarówno z prawem, zarówno z ustawą o finansach publicznych, jak też ustawą kodeks wyborczy, do których obecne regulacje statutowe nie przystają. W związku z tym należy na ten temat. Z tego wynika podjęcie tej decyzji o
nowelizacji. Statut jest nastawiony na to, aby zachęcić mieszkańców do aktywności w dzielnicach. Statut jest nastawiony na to, aby wzmocnić pozycję i rolę ustrojową dzielnic w mieście Krakowie. Czyli żeby głos dzielnic się liczył. Między innymi, jeżeli Państwo będą przygotowywać uchwałę z wnioskiem, to będzie określona prezydentowi, będzie musiała być procedura rozpatrywania tego wniosku. Żeby to nie wyglądało tak, że wniosek dzielnicy, opinia dzielnicy trafia do kosza. Będzie procedura, prezydent ma tą procedurę określić. Takich przepisów jest też dużo, które mają na celu wzmocnić głos dzielnicy na arenie Krakowa i pozycji. Problem jest duży z finansami, to wszyscy wiemy i też doszliśmy do wniosku jako komisja, że obecny podział na zadania powierzone priorytetowe jeszcze przy okazji realizacji zadań wieloletnich się kompletnie dezaktualizował. Z tym takie odważne wyjście jednolite budżet dzielnic, jednolite pule środków. Po drugie, no, nie uważamy za zasadne, żeby urzędnik czy też prezydent decydował, że dzielnica ma wydać na remont dróg 800 tysięcy złotych, a na remont w szkołach 315, prawda? Jeżeli dzielnica widzi większą potrzebę w remoncie szkół w danym roku, chcemy, żeby mogła to zrobić. Jeżeli będzie chciała rozbudować plan zabaw, Rada dzielnicy jest po to, żeby być głosem mieszkańców, którzy ją wybrali, żeby diagnozować problemy społeczności lokalnej i starać się im zaradzić w ramach kompetencji, które ma. W związku z tym chcemy jakby tutaj dać więcej możliwości dzielnicom. Znaczy, są te główne trzy powody nowelizacji, głównie w tych obszarach się zmieniają zapisy. Jest tam też wiele rzeczy doprecyzowanych. No, myśmy zlikwidowali regulamin na przykład dzielnicy, został tylko sam statut. Zlikwidowaliśmy ordynację wyborczą jako osobny dokument. Będą zlikwidowane wszystkie procedury realizacji zadań priorytetowych i powierzonych. Całą tą książkę, stertę tych 12 procedur udało się zamknąć w 3 paragrafach. Więc no, to jest duże uproszczenie, czy może ten statut swoją objętością przerażać, natomiast on zastępuje kilkaset stron innych dokumentów. I udało się to uprościć, co oczywiście nie było łatwe, ale się to udało zrobić. I tak naprawdę no, to ma po prostu poprawić działanie dzielnicy, dostosować te wszystkie rzeczy do wymogów obowiązującego prawa. No i to jest tak naprawdę robione oczywiście w ramach możliwości prawnych, bo wiele rzeczy, wiele postulatów, które dzielnice też zgłaszają do komisji czy do mnie, nie może być wprowadzony, bo akurat przepisy na to nie pozwalają. Tyle, szczerze. Tak, pan Łukasz Wąszyk, pan Stanisław Strzyński. Proszę Państwa, ja zapoznałem się Łukasz Artur i Stanisław. Proszę bardzo, pan Łukasz Wąszyk. Mam pytanie dotyczące likwidacji procedur realizacji ten powierzonych i priorytetowych. Czy to oznacza, że dzielnica będzie mogła realizować zadania na obiektach i gruntach nienależących do Skarbu Państwa pod warunkiem, że ta działalność jest uznana w ustawie o samorządzie terytorialnym za zadanie własnej gminy? Zacznijmy może od razu, bo nie ponieważ jest to sprzeczne z ustawą o finansach publicznych. Jedyny wyjątek jest zrobiony w tej sprawie dla szkół, ponieważ ustawa o systemie oświaty pozwala na wykonywanie remontów w placówkach, które nie są własnością gminy, a w których są zlokalizowane gminne szkoły i obiekty. W związku z tym no, nie mamy możliwości wprowadzenia zasad, które są niezgodne z ustawą. Ustawa wyraźnie mówi, że musi to być zlokalizowane na terenach zarządzanych przez miasto. Niestety jest to w paragrafie, nawet jasno określone, nie pamiętam, czy to 30 któryś chyba zdaje się z paragrafem, że są te zasady realizacji zadań jasno, ale trochę dalej będzie 4 rozdział 72. Już sprawdziłem. Mienie gospodarka finansowa dzielnicy, 63 paragraf. Dzielnica może przeznaczyć środki będące w jej dyspozycji na remont i inwestycje w budynkach będących własnością gminy miejskiej Kraków,
zajmowanych przez szkoły, przedszkola prowadzone przez inny organ niż samorząd, w sytuacji, w której zawarta umowa nie zobowiązuje tych organów do wykonywania przedmiotowych prac, a także na remonty i bieżące konserwacje w budynkach wynajmowanych przez gminę Miejską Kraków od innych podmiotów przeznaczonych na prowadzenie działalności oświatowej. To jest paragraf 63 ust. 3. To jest jedyna ustępstwo zgodnie z ustawą o systemie oświaty możliwe w tej sprawie. No i paragraf 2, że środki wydzielone z dyspozycji dzielnicy, dzielnica może przeznaczać na akcje zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy, realizowanych na terenach gminy Miejskiej Kraków posiadających status miasta na prawach powiatu lub na terenie Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań zaleconych do wykonania przez powiatowe służby, inspekcje i straży. Tu chodzi o to, żeby mogli dalej finansować, czy dofinansować na przykład policję czy straż pożarną. To jest przepis, znaczy te przepisy jakby określają, że sankcje wynikają z dwóch ustaw. Ustawa o finansach publicznych i ustawa o systemie oświaty. Pan Stanisław Szczęsny? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja pokusiłem się dzisiaj, żeby porównać ten statut, który jest obowiązujący z tym, który jest zaproponowany. Rzeczywiście jest inna filozofia i wprost się tego nie da porównywać, ponieważ filozofia tego nowego statutu jest inna. Rzeczywiście konsumuje wszystkie inne dokumenty, które były podziemnie funkcjonowały i wtedy pamiętałem, myśmy dostali taki plik na początku kadencji różnych dokumentów, które tam zaglądnąć, ale to się nie da porównywać i wydaje mi się, że jest tego mniej. Może to być bardziej, że tak powiem, sprawne, mówiąc krótko. Dziękuję bardzo. Oczywiście, no to statut się będzie trzeba będzie nauczyć. Trzeba się będzie uczyć. Problemy będą na początku występować, ale generalnie po paru, myślę, że to po paru miesiącach wyjdzie, że się... Nie, po paru miesiącach wyjdzie, że się sprawniej na tym pracuje. Kadencja. No zobaczymy, kto będzie widzieć jeszcze. W takich kadencjach będzie. No mieszkańcy decydują, nie? Zdrowie. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania Państwa? Proszę bardzo, pan. Chciałbym poprosić dwie prawdy, bo to jest zapisane, więc nie stale zamieszkuję się, zapytam, co się dzieje pod tym pojęciem, jak to nie zaryfikowano. No to akurat wynika z przewidzianego w służbie wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w mieście Lublinie, który stwierdził, że w związku z tym, że naczelny sąd administracyjny kiedyś określił, że Rada Jednostki Pomocniczej Gminy, w naszym przypadku Rada Dzielnicy, jest organem gminy, w naszym przypadku organem miasta samorządowym, tak to jest traktowane. Naczelny sąd administracyjny w Lublinie, to jest wyrok w Mieszczu 2012 roku, stwierdził, że nie można stosować ograniczeń praw wyborczych wprowadzanych aktami niższej rangi w stosunku do organów gminy. Oznacza to tylko tyle, że my mamy wyboru i musimy zastosować te same prawa wyborcze w wyborach do Rady Dzielnicy, jakie przysługują mieszkańcom w wyborach do Rady Miasta Krakowa. Kodeks wyborczy określił tą zasadę, że każdy stale zamieszkujący mieszkaniec, w naszym przypadku Miasta Krakowa, ma prawo być wybierany i wybierać do Rady Miasta, wybierać Radę Miasta Krakowa, wybierać prezydenta i taki sam zapis dokładnie wprowadziliśmy do dzielnicy. To jest skala w Krakowie około 1% mieszkańców, o którą rozszerzamy prawa wyborcze, bo około 7-8 tysięcy mieszkańców miasta może uczestniczyć w wyborach do Rady Miasta Krakowa, nie może uczestniczyć w wyborach do Rady Dzielnicy. Stałe zamieszkanie weryfikuje się albo na podstawie stałego meldunku, albo na podstawie tak zwanego oświadczenia o wpisie do stałego rejestru wyborców. Generalnie stały rejestr wyborców, do niego się można wpisać na podstawie meldunku, może tak, albo na podstawie specjalnego oświadczenia. I w tym oświadczeniu osoba, która się stara o taki wpis, musi wykazać, że stale zamieszkuje na terenie danej dzielnicy. Może to zrobić na przykład poprzez pokazanie, poprzez fakt posiadania nieruchomości mieszkalnej, tak? To jest podpisywane, to jest weryfikowane. To jest doprecyzowane, bardzo proste. Ale czy w ustawie jest jakieś jasne napisane,
budowę, czy po prostu ktoś faktycznie musi żyć na danym terenie, tak? Czyli na danym terenie dzielnicy, w naszym przypadku, musi ktoś żyć, faktycznie mieszkać. I to można weryfikować, że to jest właścicielem nieruchomości. Stale mieszkać. Co to oznacza? Oznacza to, że może mieć umowę najmu na nieruchomość, ale nieterminowo. Może nie też było też pismo, ale to przesłane do dzielnicy. Sprawdziłem, czy dzielnicę jakąś znajdę teraz. Dzielnice też o to bardzo, bardzo dużo pytały. Natomiast czasem się ludzie jeszcze posiłkują tym, że wskazują, że wtedy dane dzielnicy mają miejsce pracy. Tak? Natomiast samo miejsce pracy nie jest traktowane przez gminę jako przesłanka wystarczająca do tego, aby wpisać kogoś do rejestru wyborców. Natomiast może taka przesłanka dodatkowa. Generalnie jest to po prostu weryfikowane faktem posiadania nieruchomości w przypadku, kiedy nie mamy zameldowania, tak? No bo zameldowanie jest automatycznie wpisywane, nie ma problemu, natomiast może ktoś nie mieszkać, nie może ktoś nie zameldować, a trzeba sprzedać mieszkanie. No i on deklaruje, że tutaj mieszka w tym mieszkaniu. Czasem na przykład urzędnicy do niego przychodzą i sprawdzają, czy faktycznie tam mieszka. To jest weryfikowane chyba 1 do 10. Na 10 osób jest taki jeden szczał osoby wybierany. Ale generalnie, jeżeli ma mieszkanie, tak, ma nieruchomość nadającą się do zamieszkania, no to wtedy może to być traktowane, że jest mieszkańcem danej dzielnicy. Ja mówię, no to jest kwestia 7-8 tysięcy osób w skali Krakowa, które uzyskają prawo wyborcze do rad dzielnic. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Myśmy nie mieli w tej sprawie wyboru z uwagi na te całe wyroki sądów administracyjnych, które obligowały do tego, aby to doprowadzić do równości prawo wyborcze do rady miasta, prawo wyborcze do rady dzielnicy. Dziękuję bardzo za rzeczowe wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przystąpmy do procedowania wyniku. To jest za głosowaniem projektu zarządu. Opiniując w głosie taki projekt nowego statutu rad dzielnic, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.